Proszę Państwa, Konstytucja Stanów Zjednoczonych ze swoimi 27 poprawkami to jest 7 tysięcy słów. Jest to instrukcja dla ludzi, którzy żyją w tym państwie, jak działać, jak żyć, jak pracować. I dzielni ludzie w Stanach Zjednoczonych, pracowici, przez 200 lat na podstawie tej instrukcji wypracowali to, że Stany Zjednoczone do dziś dnia są najpotężniejszym krajem świata. Amerykanie często mówią o swojej konstytucji, powołują się na swoją konstytucję i odnoszę takie wrażenie, że ją znają i doskonale rozumieją. 7 tysięcy słów. Wracajmy do Europy. Proszę Państwa, unijne regulacje dotyczące sprzedaży kapusty to 27 tysięcy słów. Dzisiaj tylko prawnicy potrafią instrukcję sprzedaży kapusty odczytać. Dlatego, Szanowni Państwo, dzisiaj w Europie jest tak ogromny popyt na prawników i na tych prawników jest stać przede wszystkim bardzo duże firmy, koncerny. Nie stać jest tych małych, dlatego tak gwałtowny rozwój ogromnych firm, koncernów. Proszę Państwa, ojcowie założyciele, tu kolega wspomniał, dali nam pewne, wydawałoby się, wspaniałe przywileje i prawa. Przepływu ludności, kapitału, usług. I nagle coś się stało z tym. I Szanowni Państwo, wolność nie jest nam dana raz na zawsze. Proszę Państwa, tej wolności trzeba strzec. I tej wolności strzegą Amerykanie poprzez swoje niezależne sądy, ale to też poprzez to, że Amerykanie mają broń. I ta broń w pierwszej kolejności pomysłu posiadania broni w Ameryce miała służyć temu, żeby bronić się przed opresyjnym państwem. A kogo myśmy postawili jako strażników naszej wolności? Proszę Państwa, myśmy postawili urzędników po to, żeby strzegli naszych swobód i wolności. Postawiliśmy tysiące, dziesiątki tysięcy urzędników, którzy mają tego strzec. I Szanowni Państwo, ci urzędnicy zachowują się jak najnormalniej, jak wszyscy, którzy pracują. Bo człowiek, który pracuje, ma swoje gospodarstwo, to chce to gospodarstwo rozwijać, chce je przekazać dzieciom, chce w to gospodarstwo inwestować. Tak samo dzieje się z urzędnikami. Proszę Państwa, jeżeli posadzicie w jakimś pomieszczeniu urzędnika, to on myśli o tym, żeby dostawić następne biurko, tam posadzić swoje dziecko, pociotka i następne biurka. A żeby uzasadnić postawienie tych biurek, to ci ludzie muszą pracować i proszę Państwa, wymyślają nam te instrukcje sprzedaży kapusty, które mają dzisiaj, które są ogromnymi tomami. Cesarz Franciszek tak mówią, cesarz Austro-Węgrów, kiedy przynoszono mu ustawy do zatwierdzenia, to dawał je do przeczytania swojemu stajennemu. Jeżeli ten stajenny to rozumiał, to te ustawy przyjmował. Jeżeli nie rozumiał, to te ustawy wyrzucał. Szanowni Państwo, dzisiaj nie mamy cesarza, ale mamy jeszcze grupę wolnych, porządnych ludzi, którzy tym instrukcjom, tysiącom instrukcji sprzedaży kapusty musimy powiedzieć nie. Dziękuję bardzo.